W mojej klasie była taka Magda, zawsze trzymała się na uboczu. Nie była taka jak my, dziwnie się ubierała. Ludzie komentowali jej styl, robili sobie z niej żarty. Pamiętam, że raz ktoś wrzucił do jej torby śmieci, innym razem ktoś wlał wodę do jej butów w szatni. Raczej nikt z nią nie rozmawiał, siedziała w ławce sama. Zawsze był problem, z kim będzie ćwiczyła na WF-ie. Rzadko jeździła na wycieczki klasowe, ale raz powiedziała, że jedzie. Parę dni przed wycieczką ustaliliśmy na przerwie, kto z kim będzie mieszkał w pokoju. Nikt nie chciał być z Magdą. Ale wychowawczyni nie bardzo słuchała naszych propozycji. Przydzieliła nas według swojego pomysłu. Magda trafiła do pokoju z Żanetą i Luizą. Dziewczyny nie ukrywały, że są wściekłe. A wszystko to słyszała i widziała Magda. Następnego dnia powiedziała, że rozmyśliła się i nie pojedzie na wycieczkę. Wychowawczyni zaczęła ją przekonywać, a poza tym i tak było już za późno, bo wszystko było opłacone. Na wycieczce było nawet w porządku, tylko Luiza i Żanata ciągle czepiały się Magdy. Obgadywały ją, mówiły, że jest dziwna i że traktują ją w pokoju jak powietrze. Śmiały się z jej ubrań. Na początku to bardzo śmieszyło chłopaków z klasy, a potem już wszyscy się z Magdy nabijali. Pomyślałam wtedy, że nie chciałabym mieszkać w pokoju z tymi dziewczynami. One naprawdę przesadzały. Powiedziałam Magdzie, co o tym myślę, a ona na to, żebym się od niej odczepiła i że to wszystko jej nie obchodzi. Żaneta i Luiza nie odpuszczały. Zrobiły Magdzie kilka zdjęć, jak spała. Na jednym miała otwartą buzię, na innym było widać jej piżamę, taką jak dla starej baby. Dziewczyny wszystkim rozesłały te zdjęcia. Magda słyszała już tylko do końca: ej, zamknij paszczę, Magdę, albo skąd masz taką piżamkę? No i jeszcze gorsze rzeczy. Magda robiła się wtedy czerwona, ale dalej nic nie mówiła. Jak wróciliśmy, to jeszcze tego samego wieczora ktoś założył bloga z tymi zdjęciami. Dużo osób na niego wchodziło, chamsko komentowało. Ktoś nawet ściągnął jedno ze zdjęć, przerobił i wrzucił do internetu. W sumie nawet śmieszne, udostępniłam je kilka razy. Zdjęcia Magdy rozeszły się po całej szkole. Na przerwach wszyscy się z Magdy nabijali. Wytykali ją palcami, a wcześniej przecież nikt w szkole nie zwracał na nią uwagi. Trzeciego dnia po wycieczce widziałam Magdę ostatni raz w szkole. Przed lekcjami siedziała w łazience i strasznie płakała. Na lekcjach się nie pojawiła, podobno rodzice przenieśli ją do innej szkoły. Parę dni potem zdjęcia przestały być hitem, bloga ktoś skasował, ludzie przestali gadać, ale Magdy już u nas w szkole nie było. Ostatnio dużo myślę o Magdzie. To musiało być dla niej straszne. Ja też się z tym wszystkim czuję. Sama nie wiem, mogłam coś zrobić.